Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na filmie chciałbym Wam opowiedzieć i pokazać najnowszą kolekcję naklejek, jaka wyszła w Niemczech. Mamy tutaj album za 2 euro. Jest to jakaś akcja, bo normalnie kosztuje on więcej. Są w środku jeszcze trzy saszetki. Tutaj mam 6 i teraz po kolei. Jest taki sklep, który się nazywa Globus, i właśnie w nim jest ta promocja. Jeżeli zakupi się Produkty co najmniej za 15 euro, to dostaje się taką saszetkę gratis. Można saszetki kupić również, yy, chyba euro kosztują, jak się nie mylę, ale wiadomo, lepiej kupić produkty, które się zużyje, które się zje i dostać darmowo saszetkę. Czyli w sumie dzisiaj na filmie otworzymy sobie 9 takich saszetek i album jest związany z Europą. Odkryjmy Europę. Endek Europa, Dain Zamel Album, czyli twój album. Otworzymy sobie teraz folię, ściągnę i zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Co to są za naklejki? Czy to są wszystkie tutaj państwa? Czy może zwierzątka będą? Czy jakieś postacie sławne z Europy? Najpierw zobaczymy album. Tak wygląda przód. No i teraz zajrzymy do środka. Tu już jest jakaś naklejka do wklejenia. Świecąca, pisze Leucht stick. No i popatrzcie, są kraje z Europy. Albania, Andora, Belgia i tak dalej, i tak dalej. Jest też Polska, tutaj można ją zobaczyć. Poulen. Czyli myślę, że będą wszystkie państwa Europy, tym albumie. Przelecimy sobie tak pobieżnie, jak to wygląda. Tutaj są Niemcy, Francja i przejdziemy zaraz do Polski i tam troszeczkę dłużej staniemy i wszystko sprawdzimy, co związane z Polską będzie. Austria i jest tutaj Polska. Czyli mamy naszą walutę, złoty, czyli złoty. Ile jest mieszkańców w Polsce? Prawie 38 milionów. Tutaj jest najdłuższy most. Świebodzin in Poland, czyli miejscowość. Marka Jakubiny, także Marek, pozdrawiam cię serdecznie. No popatrz, nawet tutaj jesteś. Twoja miejscowość. Karol Józef Wojtyła, czyli nasz papież. Tak wygląda strona z Polską. No i zobaczymy. Może uda się trafić jakąś naklejkę właśnie z Polską związaną. Watykan, nawet jest, popatrzcie, bo to jest małe państwko w Europie. No i nawet jest spis wszystkich naklejek, jak to wygląda. Ok, zaczynamy unboxing saszetek i miejmy nadzieję, że wpadnie chociaż jedna naklejka związana z Polską. No i co my tutaj mamy? Szwajcarię. To jest pierwsza naklejka. Kazachstan. Jest też naklejka z logiem Globusa. Numer jeden, czyli jedynkę trafiłem. Na sam początek. No pięknie. Co dalej? Słowenia i Albania. To była pierwsza saszetka. No, fajne powiem Wam te naklejki, tylko trzeba robić duże zakupy, żeby tych naklejek nazbierać troszeczkę. Belgia, Irlandia, ponownie Słowenia, czyli to już jest druga naklejka, jest świecąca naklejka, Rosja i taki fajny tygrysek. i Andora. lecimy, dalej sobie zrobimy tutaj troszeczkę miejsca na kolejne naklejki i ponownie trafiam tą samą naklejkę z Belgii więc to akurat no nie fajnie, że tak mało naklejek i już się powtórka trafiła Norwegia jest Polska popatrzcie, jest Polska i myślę, że to jest Gdzieś Sopot albo Hel. No ładnie. Irlandia. Czyli to jest też druga naklejka z Irlandii. I Dania. No tutaj też powtórka, więc No nie fajnie, nie fajnie, że wpadają te same naklejki nam Liechtenstein, tu jakaś proteza. Szwecja, renifer. San Marino, piękne widoki. Belgia. Jakieś słodkości tutaj pralinki. Co mamy tutaj dalej? Rosja. No i znowu powtórka jest. Naklejka z Irlandii, Łotwa, Malta i Portugalia. Jeszcze nam cztery saszetki zostały. Andora. Tego chyba jeszcze nie było, nie? Islandia, Estonia. No i ponownie powtórka. Ta sama naklejka z Malty wpadła. I Andora, również powtórka. No dużo tych powtórek. Musiałem dostać jakiś jeden rzut naklejek. Od pani. No i patrzcie, trzecia ta sama naklejka z Belgii. Turcja. Jakiś młody Batman. Austria. No i znowu chyba to samo, co już było wcześniej gdzieś. Tak, tutaj jest San Marino naklejka. I znowu to samo z Danii. No trochę, że troszeczkę jestem rozczarowany, że te same naklejki wpadają po dwie, po trzy nawet. Też już padło. Tego nie było. Wieża Eiffla. To już chyba też było gdzieś, czy nie? Malta. Nie, tego jeszcze nie było. Chorwacja i Albania. To już też było. Została nam ostatnia saszetka. Miejmy nadzieję, że. Padnie coś nowego, a nie powtórki. Węgry, Albania, Islandia, Hiszpania i ostatnia naklejka: Bośnia i Hercegowina. Powiem wam, że naklejki są naprawdę fajne. Ale to, że trafiają się powtórki i to dość dużo, to nie jest na pewno na plus, więc ciężko będzie zebrać cały album. Ja na pewno nie będę nawet próbował. Jak będę w sklepie, dostanę jakieś saszetki, to zrobimy jeszcze jakiś unboxing. No a teraz to wszystko. Myślę, że jak Wam się podoba, to łapki w górę, jeżeli nie, to łapki w dół, bo sami widzicie. Tyle powtórek, to ja jeszcze nie miałem na żadnym unboxingu. No i co, możecie w komentarzach pisać, co myślicie, czy wam się podobają. Dla mnie fajna kolekcja, tylko, tak jak mówię, ciężko będzie to kompletne zebrać. Ok, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.